Ziomki, koniecznie wpadajcie na mój sklep, pierwszy link w opisie, tam jest sklep Maciocha z rzeczami Macioch Team na Mikołajki, na święta, naprawdę fajne rzeczy. Jak widzicie, to jest gang lamusów i on nie ma koszulki z Macioch Team, ale wy możecie mieć, oczywiście są klasyczne wzory, jak i też świąteczne, więc zapraszam, wbijajcie, zobaczcie co tam dla was po prostu czeka. Elubina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak na pewno doskonale rozpoznajecie te okolice, no nie jest to moja wyspa, nie jest to moja wyspa, ponieważ cały czas moja wyspa jest przejęta, jest pod panowaniem Elvisa, ale właśnie dlatego się dzisiaj tutaj spotykamy, żeby zmienić ten stan rzeczy. Jak widzicie, w tym momencie Elviso jest na serwerze, więc naprawdę, słuchajcie, może być gorąco, bo jak tylko go spotkam, to na pewno będzie do mnie strzelał, na pewno będzie mnie atakował i znacie tę procedurę, słuchajcie, to już po prostu przerabialiśmy milion razy, każdy to zna i wszystkim to się znudziło. Ale jeszcze jeden dzień, słuchajcie, jeszcze jeden dzień. Dzisiaj się przygotowujemy i oczywiście będziemy zmieniać ten stan rzeczy tak szybko, jak to będzie tylko możliwe. To jest, słuchajcie, zapowiedź zemsty na Elviso. I serio, słuchajcie, róbcie screeny. Zemsta na Elviso. Jak widzicie, mam też 34 poziom i to nie bez powodu, bo dzisiaj będziemy sobie robili łuk. Najlepszy, jaki tam tylko radę, oczywiście nubowski łuk, tak jak dziadek Elviso uczy. Do tego, słuchajcie, to oczywiście nie wszystko, bo Elviso nie dość, że korzysta z nubowskiego łuku, to korzysta z nubowskich potek i również będziemy je sobie przygotowywali. Słuchajcie, ja już mam tutaj w telefonie odpalone wszystkie receptury na potki, słuchajcie, na słabość, na truciznę, na regenerację, na to, żeby, słuchajcie, na slowness, czyli na wolność, w sensie, żeby on po prostu był spowolniony. Wszystko będziemy ogarniać, gość nie będzie wiedział co się dzieje. Tutaj mamy całą naszą zgraję i oprócz tego, że mamy w ogóle rzeźnika, nowego gościa, który jeszcze jest nieogarnięty, no to mamy też, słuchajcie, łuczarza i on, jak widzicie, robi nam naprawdę spoko rzeczy tutaj na power 2, słuchajcie, oczywiście kupimy sobie dwa takie łuki, zrobimy sobie z tego albo nawet więcej, kupimy sobie, wiecie, tego dużo, połączymy to na power 5, będzie naprawdę na gitarce. Problem jest tylko taki, że muszę się dostać na moją wyspę, a wiadomo, że Elviso się tutaj panoszy, ale... W tym momencie nie widzę jego nicku, także chyba, słuchajcie, mogę sobie bezpiecznie wyjść. Ej, serio, nie ma go tutaj, cały czas jest na serwerze. No dobra, w takim razie, słuchajcie, gdzieś sobie chodzi. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ziomki, także lecimy oczywiście z tematem. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo codziennie są odcinki, dzień w dzień wlatują tutaj materiały z gangu. Braci, bracie się nie traci, a jak traci, to nie braci. Także koniecznie stawcie suba, żeby nic nie przegapić. Live'iki są niezapowiadane, ale na przykład, słuchajcie, dzisiaj będzie live'ik, od razu to zapowiadam. 21 środa, widzimy się na live'iku. Będziemy, słuchajcie, kontynuować przygotowania przeciwko Elvisowi, żeby odzyskać oczywiście moją wyspę. Także nie może was zabraknąć, bo będę potrzebował waszej pomocy. Wpadajcie także na TikToka i na Instagrama, bo słuchajcie, tam też macie codzienne relacje, macie TikToki, macie zdjęcia, naprawdę, słuchajcie, dużo się tam dzieje, więc koniecznie wpadnijcie, żeby oczywiście obserwować przygotowania gangu braci poza, poza serwerem, bo tam też działamy, także słuchajcie, naprawdę wpadnijcie i przypominam o sklepie, naprawdę, słuchajcie, są fajne wzory, klasyczne Macioch Team, są świąteczne wzory Macioch Team na Mikołajki, na święta, naprawdę fajne prezenty dla was, bądź dla waszych bliskich, wy naprawdę, słuchajcie, promocyjnych cenach, tak, żeby każdy mógł sobie to ogarnąć po prostu na święta jako prezent i się cieszyć tym, że ma coś z gangu braci, także zerknijcie, może wam się spodoba i będzie elegancko. Dobra, widzę w ogóle, że tam powstał portal na mojej wyspie, to jest mega ciekawe. Ale dobra, na gitarce, teraz tak. Wbijamy sobie tutaj, oczywiście, słuchajcie, po moje emeraldy. On nie ma, słuchajcie, na tyle czelności, żeby kraść to wszystko. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby sobie z tego korzystał raz na jakiś czas. Dobra, patrzcie, słuchajcie, kurczę. A nie, dobra, mam 45 trujących strzał, oczywiście o dwójka Elviso, także naprawdę jest dobrze. Dobra, lordy, myślę, że zaczniemy sobie od łuku, bo to powinno pójść szybciej niż potki, zresztą myślę, że to jest to, co was bardziej emocjonuje, ale mnie najbardziej emocjonuje to, że ten gość cały czas tutaj jest. Także słuchajcie, ja zabrałem sobie wszystkie emsy, tak jak widzicie, oczy pająka, no to oczywiście będą się przydawały i te strzały. Mój gość niestety nie jest taki dobry, żeby robić fajne strzały, ale spokojnie, kupię u niego łuk, połączę to wszystko, to wtedy rozwalimy mu, słuchajcie, ten stół i może on, jak postawimy go na nowo, to może znowu, słuchajcie, będzie po prostu ogarniał. Dobra, hopie, teraz tak, wrzucam ci to i ja bym przede... No dobra, na dobry start to bym kupił sobie dwa takie łuki. Myślę, że to jest całkiem spoko temacik. Połączymy to teraz, dlatego, słuchajcie, mam taki wysoki poziom. Będę miał power 3. Nie no, będę potrzebował tego znacznie więcej. O kurde, panie, tutaj widzę, że nowe rzeczy w ogóle powstają. Jakiś magazyn to wygląda, słuchajcie, totalnie na magazyn, ale zobaczymy, co to będzie. W każdym razie ja lecę, zrobię, słuchajcie, łuk, zrobię totalnie nowy łuk, zobaczymy, jaki będzie enchant na 30 poziomie i wtedy dopiero podejmiemy decyzję. Ale jak tu jestem, to słuchajcie, przygotuję sobie. A co przygotuję sobie? Patrzcie, ile tego wszystkiego będzie. O kurde, już się nie mieści. To w takim razie wrzucę puste buteleczki tutaj. Myślę, że to jest, słuchajcie, całkiem spoko opcja, żeby trzymać sobie puste buteleczki. Znaczy, no nie puste, no bo z wodą, ale jakby nieogarnięte buteleczki. Tutaj po prostu, żeby to wszystko, słuchajcie, było na bieżąco.
Więc dobra, słuchajcie, wrzucam sobie w takim razie 3 tutaj. Powiedzmy, że 3 sobie wrzucimy tutaj. No i oczywiście resztę wywalamy w to miejsce i zapakujemy sobie tutaj nether warty. Jeden oczywiście wlatuje tutaj, bo od tego będziemy zaczynać, tak? No to jest, słuchajcie, dosyć oczywiste. Aha, bo widzę, że w ogóle tutaj to mamy taką biedę, że tutaj jest jeden ten proszek. Tutaj, słuchajcie, jest tego jeszcze trochę, także ja to jedno w takim razie sobie przerobię. Pykson, cykson. Tutaj to wrzuci kson. Okej, i teraz będzie szło. Dobra, mam nowy łuk, znalazłem go w ogóle w tamtej skrzyni. Nie wiem, skąd go mam, mam nadzieję, że nie psuję jego planów, ale dobra, to jest najważniejsze, że, słuchajcie. Aha, oczywiście nie ma lapizu. Nie, no jasne, nie ma lapizu. W mojej skrzyni, słuchajcie, żeby nie było, też nie ma lapizu. Muszę wziąć odabry, no ale to nie jest, słuchajcie, problem, bo raczej tego nam nie brakuje. Dobra, wrzucamy to i pytanie, co my... Wow! Nieskończoność! A tu jest, słuchajcie, power 2. Power 2 jest mocne, bo tu mam, słuchajcie, dwa powery, dwa, ale infinity to jest oczywiście nieskończoność. Pytanie, czy nieskończoność działa też na to? Nie mam pojęcia. Ale muszę to, słuchajcie, wziąć. No dobra, mamy tylko jedno Infinity, ale słuchajcie, możemy zrobić sobie kolejny łuk i też go zenchantować na 30 poziom. No i dobra, od nowa to samo, słuchajcie, tutaj mamy to Infinity, tutaj, słuchajcie, jest ten łuk i teraz Unbreaking Power 2, o kurde, to też jest Unbreaking 3, słuchajcie, ej, co jest ważniejsze? No chyba Unbreaking się przyda na łuku, czy nie? No dobra, słuchajcie, ja to wezmę. I jest Punch 1, Unbreaking 3, Punch 1, to jest, słuchajcie, dobry, naprawdę dobry interes, ale wiecie co, kusi, oj kurde, kusi, nie, nie wiem, słuchajcie, czy używać expa, czy też nie. Dobra, skoczmy to do kowadła, którego tutaj nie ma. Dobra, na szczęście kowadło mamy także tutaj i przede wszystkim power łączymy z powerem. To jest bardziej niż oczywiste, ale to kosztuje, słuchajcie, tylko 3. Spoko, loko i maroko. Teraz tak, infinity, słuchajcie, oczywiście z powerem 3 potrzebuje, to kosztuje tylko 4. Dobra, na gitarce, bardzo mi się to podoba. I teraz tak, mamy infinity power, czy to jest naprawdę spoko, a tutaj punch i unbreaking. Czy to wszystko, słuchajcie, nam wleci? Wleci wszystko! To już kosztuje 13 poziomów. Okej, słuchajcie, to jest dużo, ale myślę, że warto. Patrzcie, infinity super power, oczywiście musimy wzmocnić, ale unbreaking super, punch na Elvisa, też jest mega dobry. I teraz, słuchajcie, pytanie. Ja mam 8 level, więc naprawdę nie jest kolorowo. Czy ja mam, słuchajcie, lecieć sobie, ogarnąć kolejny level, czy po prostu za emeraldy zrobimy sobie większy power? I myślę, że to jest dobry pomysł. Pójdziemy sobie do Aberki. Czy on ma, słuchajcie, jakiegoś łuczarza? Chyba nie ma żadnego łuczarza, słuchajcie. Tutaj gościu robi jakieś tam bronie, to jest spoko. W ogóle on ma armię tych villagerów. Tutaj, słuchajcie, widzę, że też gości do ma przygotowanych, ale jeszcze nie ma żadnego łuczarza. Także jedyny łuczarz jest mój. No spoko! Tylko szkoda, że nie daje fajnych strzał. Ej, ale totalnie muszę sprawdzić, czy to Infinity, czyli nieskończoność, działa na te strzały. Patrzcie, 45 strzał. Nie mam innych w ekwipunku. Myślę, że to może nie działać na te strzały. 44, o kurczę, no niedobrze. No niedobrze, czyli to tak naprawdę nie było jakoś bardzo potrzebne, bo oczywiście będziemy tylko z tych strzał korzystać. Patrzcie, tutaj mam 12. Ej, pytanie, słuchajcie, teraz jaka w ogóle wystrzeli. Też, słuchajcie, ta z trucizną. Dobra, to jak sobie odłożę do skrzyneczki tą z trucizną, mam 12 tych. Czy to Infinity w ogóle działa? No tak, no jest 12, kurczę, słuchajcie, no. Dobra, lepiej to mieć, niż tego nie mieć. Taka jest prawda, ale... No wiecie, no jednak będziemy korzystali z tych dobrych strzał, więc nie wiem, czy to tak naprawdę, słuchajcie, jest dobry enchant. W ogóle, jak jestem przy podkach, które oczywiście się zrobiły, to kontynuujemy, wrzucamy, słuchajcie, oko pająka. Tutaj będziemy, słuchajcie, robili sobie do jednej i do drugiej wrzucam oko pająka. Nie wiem, czy to dobrze robię, ale chcę zrobić podki oczywiście na truciznę i podki, które zadają, słuchajcie, instant damage, czy nie wiem, słuchajcie, czy to jakby, czy Elvisa używa dokładnie tych potek, ale wiecie, o co chodzi, żeby po prostu on dostawał obrażenia i natychmiast, i żeby dostawał obrażenia z trucizny, a później sobie zrobimy na słabość, tak, czyli żeby zadawał mniej obrażeń, ale to się robi troszeczkę w inny sposób, bo na początku nie dodaje się nether warta, a od razu sfermentowane oko pająka. Dobra, jesteśmy u tego chłopa i teraz tak, panie kolego, powiem ci tak, ja sobie zdejmę, słuchajcie, nie, dobra, ta zbroja serio wymaga zbierania ekstra, bo jest popsuta, no oczywiście przez Elvisa. I teraz tak, jak ja mam power 3 tutaj, to teraz potrzebuję dwóch łuków, żeby mieć znowu power 3 i połączę to, będę miał power 4. Dobra, słuchajcie, kupmy dwa łuki. Dobra, gościu, gościu, byłeś w zamościu, nie wydaje mi się. Teraz tak, Pykson. Jak to nie, jak? No nie, no stary typie, potrzebuję tego łuku. Czy ty oszalałeś? Dobra, słuchajcie, damy mu odpocząć. W takim razie idę ogarnąć te potki. O, i jak sami widzicie, tutaj, słuchajcie, mamy truciznę na 45 sekund. Tutaj również mamy truciznę na 45 sekund, ale to nam nie wystarczy.
No i dobra, do jednej teraz musimy dodać redstone, do drugiej musimy dodać sfermentowane oko pająka, które w ogóle musimy zrobić, słuchajcie, nie mam takich rzeczy. Musimy oczywiście do tego użyć oka, a które w ogóle to jakby już miałem, chciałem je tutaj odłożyć. I potrzebujemy także cukru, także słuchajcie, czy ja to pamiętam jak zrobić? Dobra, mamy cukier, teraz dajemy to, dajemy grzybola, dajemy oko, mamy sfermentowane oko pająka. I tak jak mówiłem, tutaj dajemy redstone, a co nam przedłuży to z 45 sekund na 1,5 minuty, jeżeli się nie mylę. A tutaj słuchajcie, z poisona zrobimy Potion of Harming, czyli oczywiście właśnie ten instant damage, czyli po prostu Elviso będzie dostawał nie dość, że natychmiastowe obrażenia, to jeszcze długodystansowe za pomocą trucizny. Czy to jest genialny plan? No chyba tak. No i elegancko, słuchajcie, poison na 1,5 minuty już nam się zrobił, więc to jest naprawdę na gitarce. Oczywiście, słuchajcie, odkładam to tutaj, gdzie jest miejsce naszych właśnie potionków. A tutaj musimy sobie jeszcze sprawdzić, bo mamy instant damage, potion of harming, czyli oczywiście instant damage, ale ja chcę to jeszcze wzmocnić, bo to jest jednak Elviso, to nie może, słuchajcie, być byle potka. I w tym celu użyjemy sobie glowstone'a, tak, glowstone dust. Jeżeli sobie, słuchajcie, tutaj wrzucimy, to będzie Potion of Harming 2, czyli będzie po prostu zadawało dwa razy więcej obrażeń. Naprawdę, słuchajcie, na gitarce. Teraz chciałbym zrobić właśnie Potion of Weakness, czyli tak, słuchajcie, potrzebuję kolejnych trzech buteleczek. Pyk, 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 dajemy sobie to, wrzucamy słuchajcie, sobie tutaj. Zrobimy teraz Potion of Weakness, tak jak przed chwilą powiedziałem, czyli tak, w pierwszej kolejności oczywiście musi to być Nether Wart, żeby było, słuchajcie, to Awkward Potion się zrobiło, a teraz dodamy do tego od razu sfermentowane oko pająka, czyli jeszcze raz, słuchajcie, będę musiał je zrobić w taki sam sposób oczywiście jak poprzednio. No w tej materii akurat nic się nie zmieniło, czyli tak, raz, dwa, trzy, to powinno, słuchajcie, już być gotowe i jest gotowe w tym momencie i patrzcie, co się teraz dzieje, od razu wrzucam, no i nic się nie robi, Macioch, no popsułeś. Na szczęście nie popsułem tych, słuchajcie, potionów. Jak widzicie, instant damage 2, naprawdę mocna potka. Także też, słuchajcie, oczywiście ją tutaj wrzucam. Elviso, naprawdę, naprawdę Elviso będzie w gigatara potek. Te, słuchajcie, które są jakby dobre, odłożę na drugą stronę. I teraz, co się tutaj, gościu, sta? Aha, bo widzicie, ja, słuchajcie, się... Aj, zagalopowałem, to się robiło w taki sposób. Macie wodę i best awkward potion. Po prostu, słuchajcie, bierzecie to sfermentowane oko pająka i wrzucacie zamiast Nether Warta. I teraz wszystko gra. Przyszedłem sprawdzić, czy u naszego przyjaciela, słuchajcie, serdecznego paszy bicepsa, patrzcie, jak on trzyma ręce, tak trzyma ręce, bo on napina bico teraz. Ej, serio, słuchajcie, on tak robi. Ej, serio, on tak robi. I jak widać, słuchajcie, jest na gitarce, już chce z nami handlować, więc słuchajcie, kupujemy oczywiście drugi. Na razie, słuchajcie, nie chcę, na razie nie chcę tego kontynuować, bo serio, chcę połączyć te w power 3, połączymy to z łukiem, który już ma power 3, będziemy mieli power 4 i wtedy ocenimy, czy warto lecieć dalej. Problem jest taki, że mam, jak widzicie, 8 level i o ile te dwa powery uda mi się raczej połączyć, to kosztuje, słuchajcie, tylko 3, no to tutaj myślę, że już będzie problematycznie. To kosztuje 12 w tę stronę, 30, gościu, nie, dobra, to w takim razie ja zdecydowanie wolę tylko 7 poziomów sobie zdobyć, ale patrzcie, jakie będziemy mieli cudo. Power 4, Infinity, ale Breaking 3 i Punch, czyli tak, słuchajcie, Infinity możemy rzeczywiście olać, to nie jest jakieś giga potrzebne. Power 4 jest praktycznie maksymalny, ale Breaking 3 jest maksymalny, a Punch 1 nie jest maksymalny. Oczywiście fajnie by było mieć Punch 2, ale to nie jest też enchant, który jest po prostu, wiecie, giga potrzebny, bo pamiętajcie o tym, że Elviso ma nederytową zbrojkę, więc to i tak na niego nie będzie działało. Chociaż tutaj koniecznie mi napiszcie, jak to działa, bo wiadomo, że jak ma się nederytową zbrojkę, to się nie ma odrzutu, ale knockback działa, tak, i punch chyba też działa, jeżeli się nie mylę, serio, słuchajcie, to jakby nie sprawdzałem nigdy tego, ale tak mi się kojarzy, kurde, Elviso mnie klepał z knockbackiem i to jakoś działało. Dobra, słuchajcie, tak czy siak, ja tu, więcej fajnych tych, a tutaj, słuchajcie, w ogóle co to jest, jakiś arrow of, co, że będzie nie, nie, no dobra, słuchajcie, to ja bardzo chcę, żeby on jednak był widzialny. Dobra, słuchajcie, ja tutaj czekam na zombiaczki, nabijam 12 poziom i mamy naprawdę gicior łuk. Dobra, jak widzicie, mam nawet 13 level, oczywiście musiałem zdjąć zbrojkę, żeby to wszystko działało, bo moja zbrojka ma mending, więc jakby nie zbierałem tego. Ale dobra, słuchajcie, wbijam sobie tutaj na szybkości, po to, żeby u tego chłopa jeszcze w ogóle sprzedać. Patrzcie, będę miał dodatkowe 2 MC, zawsze na gitarce. I teraz tak, co ja chciałem zrobić? A, oczywiście połączyć łuki, w ogóle tą zbrojkę mogę sobie nałożyć. A, i kończymy, słuchajcie, potki, tak, kończymy potki, bo
Chcę zrobić, słuchajcie, podkę na slowness, tak jak wam mówiłem, czyli żeby na powolność. Nie wiem, słuchajcie, jak to jest przetłumaczone, bo podka na wolność brzmi dosyć dziwnie. Ale tak, słuchajcie, tutaj mamy awkward potion, to tutaj, słuchajcie, muszę dać cukier. Czyli my mamy cukier, nie mamy cukru, ale oczywiście cukier możemy sobie zrobić. Później będziemy do tego dodawali jeszcze... Wow, jest agent! Jest agent! Witam serdecznie, brachu, braci się nie traci, a jak traci, to nie braci. Ej, dobra, słuchajcie, patrzcie, patrzcie, co ja mu pokażę. Patrzcie, pochwalę mu się, jakie ja mam tutaj, że... Jo, wyrzucił mi jeszcze emsy! Wyrzucił mi emsy, no to jest bardzo... Nie, nie, stary, oddawaj, oddawaj. Oddawaj mój łuk, ja się tylko chwaliłem. Oddawaj mój łuk, stary, to był żart. Gościu, dawaj z powrotem łuk. O, o, i ten drugi też, i ten drugi też, i ten drugi też. O, dziękuję, dziękuję uprzejmie. Jak widzicie, braci się nie traci, my nawet, słuchajcie, jak ze sobą nie rozmawiamy, to się rozumiemy, bo po prostu, wiadomo, brat bratu bratem. Ale dobra, wracając do ważnych rzeczy, tutaj, słuchajcie, weakness na 1,5 minuty i tutaj musimy dorzucić, jeżeli się, słuchajcie, nie mylę, redstone'a jednego, a tutaj w ogóle, patrzcie, co my mamy, speeda na 3 minuty, a ja mówiłem, że chcę zrobić miksturę powolność, więc Macioch, co ty odwaliłeś, kolejny fail, nie, 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 nie tym razem. Także tak jak powiedziałem przed chwilą, redstone'ik sobie wlatuje, tutaj będziemy, słuchajcie, mieli weakness'a drugiego, a z kolei tutaj dodajemy sfermentowane oko pająka, o czym też, słuchajcie, już wspominałem, nie wiem, które to już oko pająka, ale serio, dużo tego robimy w tym odcinku. Także pyk, pyk, pyk. Słuchajcie, mamy kolejne oko pająka. Wrzucamy to sobie tutaj i będziemy w tym momencie mieli, słuchajcie, slowness. Ale mnie także, słuchajcie, to nie interesuje, bo ten slowness 1, on obniża prędkość o 15%, a slowness 2 obniża prędkość o 60%. I myślę, że Elviso na szybkości minus 15% i tak byłby szybszy ode mnie, no nie? A minus 60%? On praktycznie będzie stał w miejscu i to jest to, w co oczywiście celujemy. No i pięknie, słuchajcie, weakness na 4 minuty. To w takim razie, słuchajcie, nie zrobiłem weakness 2, tylko weakness przedłużony, ale no kurde, 4 minuty to jest naprawdę, słuchajcie, dużo. Instant damage 2, czyli patrzcie, co wlatuje. Instant damage to są oczywiście natychmiastowe obrażenia. Do tego rzucamy mu poisona na 1,5 minuty, do tego rzucamy mu osłabienie na 4 minuty, do tego, słuchajcie, tutaj slowness na 1,5 minuty. Widzicie, minus 15% speeda, ale ja robię dalej. A w tym celu znowu przyda nam się Glowstone Dust, który, słuchajcie, sprawi co prawda, że nie będzie to slowness na 1,5 minuty, a tylko na 20 sekund. To jest, słuchajcie, naprawdę mało, ale kurde, 60% wolniej będzie się poszło. No, bez perełki nie ucieknie nigdy. A gdybyśmy na przykład się, słuchajcie, z nim bili gdzieś pod ziemią, no to wtedy perełka nic mu nie da, więc naprawdę, słuchajcie, jest to dobry temat, tylko że teraz tak, dobrym tematem byłoby też połączenie łuków, bo po to w ogóle ja tutaj przyszedłem. No i patrzcie, słuchajcie, Power 3, tak, słuchajcie, to się zgadza, Power 3, dodać power 3, mamy power 4, no i kurde, jeszcze jest na unbreakingu i na punchu, no nie, no, no, naprawdę, słuchajcie, łuk jest dobry, no łuk jest dobry, trzeba to, słuchajcie, przyznać, że Maciochowi w końcu coś wysłał, ej, bo ja chciałem tak to ustawić, no i no, naprawdę, słuchajcie, myślę, że teraz jestem przygotowany na tego Gaugana. No i tutaj potwierdzenie tego, co mówiłem, slowness 4 w ogóle to jest, dobra, słuchajcie, 20 sekund, minus 60% speeda, więc naprawdę potężna broń. Oczywiście trzeba to bardzo dobrze wykorzystać, no bo tylko 20 sekund to trwa, ale prawda jest taka, że gość przez 20 sekund praktycznie jest nieruchomy. Patrzcie, słuchajcie, wskakuje mu jedna podka, znaczy ja mu wrzucam jedną podkę na slownessa i zarzucam mu instant damage na przykład 3 razy, albo do tego jednego poisona i do tego go oczywiście klepie z naprawdę, naprawdę niekiepskiego miecza. Słuchajcie, no plan jest dobry, taktyka jest dobra, myślę, że to ma szansę powodzenia. Jeszcze wpadniemy do agenta zobaczyć, co on tutaj robi. A widzę, że on tutaj jakieś kombinuje rzeczy ciekawe bardzo. Ej, dobra, wezmę, słuchajcie, sobie jednego Rotten Flesha. Rzucę mu, słuchajcie, za to kilka ziemniaków, żeby miał, żeby wiedział, że jesteśmy kumplami i nie przeszkadzam. Elvisa, co tu? Nie ma już na serwerze. Jak widzicie, oczywiście jest Elvis, ale ten lepszy. Ej, serio, stary, no przepraszam, naprawdę wiem, że ten gościu puszcza brzydkie bąki i że nie chcesz z nim tutaj mieszkać, ale obiecuję ci, że jutro albo za dwa dni, no w najbliższych dniach, bo ja odzyskam tę wyspę, bo to jest moja wyspa, słuchajcie, każdy to wie, tak? Każdy po prostu to wie, to jest moja lama, Elviso to lama i lamus zawsze będzie lamusem, no to jest, słuchajcie, powiedzenie stare jak świat. Że my, jak widzicie, naprawdę poważnie traktuje tą bitkę z Elviso, bo po prostu gość na hamówie sobie wbił tutaj z lepszymi itemami i mnie klepał. I ja, słuchajcie, cały czas mówiłem, Elviso wygrywa i wygrywa, bo ma lepsze itemy. I jak ja będę miał potki i będę miał łuk, to wtedy będę mógł z nim walczyć. Teraz, słuchajcie, mam potki łuk i prawda jest taka, że trzeba będzie to po prostu sprawdzić. Tak, słuchajcie, przychodzi czas weryfikacji. Teraz będziemy mieli itemy wyrównane. Oczywiście dalej Elviso skillowo, umiejętnościowo jest ode mnie lepsze, ale nie chodzi tutaj, słuchajcie, o to, żeby się z nim klepać na śmierć i życie, tylko
o to, żeby go po prostu wypędzić. Jeżeli, słuchajcie, ja na niego rzucę na przykład Slowness, myślę, że on nie jest na to przygotowany. Oczywiście, słuchajcie, zawsze perełka gdzieś tam sobie wskoczy, ale wiecie, mimo tego, że masz perełkę, to i tak jesteś wolny, więc mogę go dogonić. Dlatego myślę, że taktyka, słuchajcie, jest naprawdę dobra. Koniecznie zostawcie suba, żeby nie przegapić tej bitki o tą wyspę, słuchajcie, bo to naprawdę będzie gigantyczne starcie. Wiem, że Elvisa tego łatwo nie odda, a ja będę o to walczył do samego końca. Także koniecznie zostawcie suba, żeby być w gangu braci. Braci się nie traci, a jak traci, to nie braci. Pamiętajcie właśnie o tym i pokazujcie naszą siłę, dołączając do naszego gangu. Także słuchajcie, na Instagramie i na TikToku wszystko podane pode mną i w opisie, bo tam również, słuchajcie, są działania przeciwko gangowi Lamusów i zarówno macie, słuchajcie, TikToki, jak i relacje, jak i fotki, więc naprawdę warto po prostu wbić i zobaczyć, co tam dla was jest. I przede wszystkim zapraszam, słuchajcie, na live'iki, bo są niezapowiadane i jeszcze, słuchajcie, sklepik. Macioch, tak? Macioch Team, oczywiście klasyczne wzory Maciocha na gwiazdkę, na Mikołajki, naprawdę fajne prezenty. Są też, słuchajcie, świąteczne wzory, więc koniecznie sprawdzajcie. Są koszulki, bluzy, poduszki, różne kolory, więc naprawdę wszystko w atrakcyjnych cenach, żeby po prostu każdy mógł sobie ogarnąć taki prezent. Koniecznie zerknijcie, może coś wam się spodoba i na pewno będzie fajnie. Także dzięki, do następnego, yo!